piątek 29 grudnia w Dzierżoniowie odbyło się podsumowanie projektu Sieć Pomocy Rodzina bez Przemocy, realizowanego w ciągu całego 2023 roku przez dzierżoniowski OPS. Program mający na celu zwiększenie świadomości na temat przemocy rodzinnej oraz przemocy wśród dzieci obejmował m.in. warsztaty dla rodziców czy zajęcia z animatorami. To jest taki faktycznie projekt pilotażowy, objęto nim niewiele gmin w Polsce. My się bardzo cieszymy, że udało nam się dostać do tego programu. Istotne jest podniesienie świadomości, poprawa relacji w rodzinie. Żeby przeciwdziałać przemocy, musimy wiedzieć, co jest przemocą i co zrobić, żeby tej przemocy nie było. Kwestie przemocy w rodzinie, w instytucjach różnych, w domach, w szkołach to są bardzo, bardzo wrażliwe. Nasze społeczeństwo również robi się coraz bardziej takie wrażliwe i te rzeczy, które kiedyś były ignorowane czy ukrywane, no teraz wychodzą, znajdują swoje odzwierciedlenie w różnego rodzaju zgłoszeniach do różnych instytucji. Projekt otworzył mi oczy bardziej na jedną z moich córek. Spotkała się z cyberprzemocą, spotkała się z przemocą wśród rówieśników. Dzięki projektowi skorzystaliśmy z pomocy psychologa, psychiatry. Nie musieliśmy czekać nie wiadomo ile czasu, bo wiadomo, że kolejki są dość długie. Natomiast no, tutaj praktycznie tydzień w tydzień moja córka korzystała z pomocy psychologa. Podjęliśmy bardzo trudne decyzje dla dziecka, aczkolwiek trzeba było ją pchnąć, że nie załamujemy się, idziemy do przodu. Skutkiem czego jest zmiana szkoły na lepsze dla dziecka, na to, żeby czuła się bezpieczna. Cieszy to, że podnieśliśmy tą świadomość, że ludzie reagują. To jest zdecydowanie więcej pracy dla pracowników. Jest to praca, nie oszukujmy się, mocno wyczerpująca psychicznie też ich. Natomiast to, że mieszkańcy zaczęli reagować, że coś się dzieje, to jest niezwykle istotne. Wcześniej było tak, że córka rozmawiała ze mną, ale unikała pewnych tematów, chowała się do pokoju, nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Natomiast jak poszliśmy na zajęcia, warsztaty rodzicielskie, bo myślałam właśnie, że problem był tego typu, że mąż pracuje, nie ma czasu dla dzieciaczków i w tym domu jestem tylko ja 24 na dobę. Zaczął mąż częściej się udzielać i mówi, ty, ale coś chyba z naszym dzieckiem jest nie tak, bo ona taka jako jedyna ucieka nam. Wyłapaliśmy z mężem problem, ale mężowi trzeba było też otworzyć oczy. Bo gdyby nie projekt, gdyby nie to, że poszedł z nami na warsztaty, też by nie wiedział. Chcąc, żeby Dzierżoniów był takim miejscem, może nie zupełnie bez przemocy, bo chyba się nie da tego zrobić, ale żeby ta świadomość społeczeństwa, świadomość dzieci, rodziców była coraz większa. Stąd właśnie ten program, który jak słyszymy został sfinansowany ze środków norweskich, również ze środków naszych polskich i za kwotę około 400 tysięcy złotych. W ciągu tego roku wiele było prowadzonych akcji, wiele promocji, wiele informacji, wiele szkoleń i tak jak widzimy z efektów, które przedstawiła pani dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej. Wynika, że ten efekt został osiągnięty, bo ilość zgłoszeń o takich sytuacjach w Dzierżoniowie podwoiła się w ciągu tego roku. Wydawać by się mogło, że powinno być odwrotnie, że powinno być mniej. No nie, my mamy świadomość, że niestety to zjawisko istnieje i w rodzinach, i w szkołach, i w różnych instytucjach i bardzo dobrze, że coraz więcej ludzi zgłasza takie sytuacje, bo jak będziemy reagować odpowiednio wcześniej, na pewno wtedy właśnie doprowadzimy do tego, że ilość tych zdarzeń niebieskich kart zakładanych w rodzinach będzie systematycznie spadała. W przypadku założenia procedury niebieskiej karty zespół diagnostyczno-pomocowy analizuje sytuację, która miała miejsce. I czy to była przemoc, czy to była równowaga sił i nerwy jednorazowe, to wszystko to jest badane przez pracownika socjalnego i dzielnicowego. Mamy odpowiednie środki zabezpieczone na tego rodzaju działania, więc na pewno może nie w tak wielkim zakresie jak w trakcie tego roku, ale akcje związane z przemocą w Dzierżoniowie będą prowadzone, będziemy chcieli to zjawisko ograniczyć do minimum. Przypominamy, że projekt był finansowany z funduszy norweskich i środków krajowych.